Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W drugim odcinku z serii Jurassic World Evolution przechodzimy sobie kampanię, właśnie rozpoczynamy misję pierwszą od Izaka, czyli jest to nasza druga misja już łącznie, polegająca na tym, że musimy uzbierać 50% genu ceratozaura, czy keratozaura, zwał jak zwał. Zaczynamy sobie, zobaczmy, co my tutaj musimy zrobić. Zaczynamy sobie oczywiście od wysłania naszej ekipy na wykopki. Tu sobie ekstraktujemy. Jak widzicie, troszkę się tutaj zmieniło. Pokombinowałem, dlaczego nie mam platformy widokowej i okazało się, że niektóre modyfikacje, które miałem wgrane, nie wiem dokładnie która, ale albo ta poprawiająca narzędzie do terenu, albo ta powiększająca mapę, usunęła mi na razie tą galerię widokową, więc niestety z przyczyn ode mnie niezależnych muszę przesunąć premierę tamtego dużego planu na Isla Nublar, aż wydadzą jakąś sensowną łatkę aktualizacyjną, która jeszcze bardziej zoptymalizuje i poprawi jakość rozgrywki, bo jak na razie to działa, ale tamto nie działa. Zauważyłem na przykład, że nie mogę stawiać budynków w miejscach, w których była góra. Po prostu nie mogę tam postawić żadnego budynku. Teren mam wyrównany, ale mimo wszystko piszę, że teren jest nierówny i że nie może go wyrównać i no, nie chcę nic tam postawić. Tak więc usunę na razie tą aktualizację i będziemy sobie przechodzili fabułę, ale myślę, że tutaj również będziemy się bawić tak samo dobrze, jakbyśmy bawili się tam. A zatem wracając do naszej kampanii. Musimy osiągnąć 50% genu ceratozaura. Tutaj musimy zbadać 60% jakiegoś nowego genu i ocenę dinozaurów musimy mieć na jedną gwiazdkę. Takie zadanie zostały mi przydzielone z kontraktów te dwa, a tutaj mamy misję fabularną. Jak widzicie, goście już zaczęli się pojawiać, wystarczyło tylko postawić galerię, okno widokowe i liczba gości w naszym parku wzrosła do 246, czyli jedna platforma i doszło od razu 200 gości. Zadziwiające. Toaletę postawiam, bo zrobiłem sobie misję na marketing. W tym odcinku myślę, że zrezygnujemy sobie z nauki i przejdziemy sobie do marketingu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To trzeba mieć jakiś plan, tak? Trzymać się jakichś schematów, żeby coś tu sensownego osiągnąć. Wraca nam ekspedycja, czyli będziemy mieli już 50% genu ceratozaura. Fajnie. Ekstrakt, ekstrakt. I to sobie sprzedajmy. I znowu ekspedycja. Gdzie oni byli? Byli tutaj. No bo jeszcze sobie od razu zrobię tą misję, żeby 60% sobie zdobyć. Zobaczymy, czy się to uda. Myślę, że jeszcze sobie od razu, żeby zwiększyć troszkę ocenę swojego parku, żeby było więcej gości, żeby troszkę zarabiać, to sądzę, że sobie jeszcze kupię tutaj takie fajne coś, co nazywa się sklepikiem z ubraniami. Ale to jeszcze zobaczymy. Incubate and release at the Hammond Creation Lab Keratozaur. Okej, czyli gra mówi nam od razu, że musimy sobie takiego dinka jednego wyhodować. W porządku, niech będzie. No tylko pytanie, czy my chcemy wytwarzać, wyrobić kolejny wybieg? Czy może prościej będzie przerobić ten jeden duży wybieg na dwa wybiegi? Oto jest pytanie. Warto wspomnieć, że tu jest jeszcze cała masa terenu, który możemy sobie wykorzystać, ale na razie korzystajmy z tego, co mamy, nie marnujmy pieniędzy, bo one się nam przydadzą. Ale chyba i tak jeszcze poczekam, aż zrobię 60% genu. Dostanę jeszcze dodatkowe pieniążki za tą misję, 150 tysięcy. Weźmy sobie jeszcze nowy kontrakt. Niech będzie nauka. D
dwie gwiazdki. Co oni by tu chcieli na dwie gwiazdki? Czyli tak, prąd mamy, nie mamy ochrony, mamy pokrycie w 100% naszym schronem, widoczność dinozaurów to 93%, dobra, zobaczmy tu. Facility jest ok, ale jest mało dinozaurów. Możemy jeszcze spróbować sobie tutaj troszkę jedzeniem podbić, ewentualnie sklepem z ubraniami, ale możemy sobie na pewno... jedzenie czy podarki? No moim zdaniem jedzenie i picie jest ważniejsze. Jeżeli się mylę, to możecie mnie zawsze poprawić w komentarzu. Ja to bym najchętniej to zapisał sobie w tym momencie, żeby nie popsuć sobie, albo może nie tyle co, albo nie zapisujmy. Pobawmy się trochę terenem, chociaż nie mamy na to pieniędzy, ale trudno. Możemy go sobie tutaj troszkę podnieść. Niech tu będzie na równi. Spróbujmy teraz sobie tu postawić knajpę. No power, ale teraz mamy komunikat, że nie mamy odpowiedniej mocy. Expedition Center nie ma zasilania, bo gra uznała, że to nam jest najmniej potrzebne. Może i ma rację, chociaż nie do końca. Dzięki temu, że wcześniej zrobiliśmy sobie ulepszenie, to możemy zainstalować tutaj nasze ulepszenie Improved Output. I teraz powinniśmy mieć energię na zasilenie i tego, i tego. I znów wszystko działa. Weźmy sobie, wydobądźmy z bursztynu, chociaż moglibyśmy go sprzedać, ale nieważne. Możemy sobie skończyć robić triceratopsa. No i jak uważacie, moi mili? Robimy to w jednej zagrodzie? Jedną zagrodę przeznaczamy na dwie? Czy robimy zupełnie inną w jakimś nowym miejscu? Jak my tutaj wyglądamy z terenem? Moglibyśmy zrobić co prawda tutaj zagrodę na przykład w tym miejscu, ale czy to nam się opłaca? Mamy platformę widokową. No nie wiem. Bo może skoro już tutaj są te roślinożerne, to one niech sobie tu zostaną, ale my byśmy sobie... Aha, tu tak nie mogę. Szkoda. Ale tak mogę. Mogę zrobić tak. 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 I tak. Powiedzmy, że no troszkę niesprawiedliwie, ale triceratopsy na szczęście, a jest trudno te pierwsze dinozaury nie potrzebują na szczęście aż tyle powierzchni. I wydaje mi się, że tutaj dobrze by było też zrobić platformę widokową. A tutaj byśmy mogli sobie zrobić bramę. Nie możemy sobie tu zrobić bramy. No to jak nie możemy tu zrobić bramy, to zrobimy ją sobie w tym miejscu, bo czemu nie? Prawda? Jak to będzie wyglądało z perspektywy platformy widokowej? Nie najgorzej. Gdyby to był mój park, taki mój od samego początku, to na pewno bym czegoś takiego tutaj nie zrobił. Ale jako, że jest to kampania i musimy się tutaj troszkę oszczędzać, no to niestety, ale tak chyba trzeba zrobić. Dobra, czyli wodę będzie miał, roślinność też jakąś tutaj ma, będziemy mogli jeszcze troszkę zakryć gdzieś
tu przy płocie albo coś. Zaraz coś wykombinujemy. Triceratops nam przyjechał. Czyli sobie wytwarzamy dalej. No dobra, niech będzie to. Znowu bierzemy sobie kontrakt, niech będzie od Izaka. Czy ja mam jakieś DNA do wykrycia takie? Nie mam. To ja chyba sobie na razie zrezygnuję z tej misji, bo nie mam 50. Nie mam skąd wziąć 50% genu. Dobrze. Ile kosztuje ceratozaur? No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. On kosztuje 550 tysięcy. Na chwilę obecną, bo on jeszcze nie ma 100% genu. Nie mamy pewności, że uda się go nam zrobić. Dlatego co byśmy musieli zrobić w tej sytuacji? Wchodzimy sobie w nasze centrum badań. Building upgrades. I bierzemy sobie success rate wersji 1.0. Poprawi, zwiększy nam to szansę na powodzenie inkubacji. Co w tym przypadku lepiej zaryzykować wydanie tych 100 tysięcy, że wydamy raz 550 tysięcy na dinozaura, niż że nam się nie powiedzie i będziemy musieli wydać drugie 550 tysięcy. Czyli na jednego dinozaura byśmy stracili 1 100 000. Tego byśmy nie chcieli. Co prawda to ulepszenie też nam nie daje 100% pewności, że to się uda, ale wtedy te szanse wzrastają znacząco. Niech nam się zrobi to ulepszenie i wtedy będziemy mogli pobawić się już troszkę w inkubację dinozaura mięsożernego. Do tego dojdzie nam jeszcze oczywiście koszt platformy widokowej za 150 tysięcy, do tego dojdzie nam karnik dla mięsożercy, który kosztuje też 250 tysięcy, czyli tak czy inaczej 1 000 000 musimy wydać. Co my tu mamy? Mamy Dino Bites. Weźmy sobie na przykład Dino Dish. Sprzedawajmy go na przykład za 8 dolców. No bo teraz mamy misję akurat, żeby mieć przychód na minutę 2,5 tysiąca z różnych naszych źródeł dochodu. Typu restauracje, sklep z ubraniami, w sumie toaleta ma tylko jednego pracownika, ale toalety chcąc nie chcąc zawsze przynoszą stratę, więc bez znaczenia. Wyślijmy sobie jeszcze raz na misję, niech będzie mięsożerca znowu. Ekstrakt. Im więcej będziemy tego DNA mieli, tym lepiej dla nas. Lubię ten widok. Od dzieciństwa lubię dinozaury. Tak. Od kiedy tylko zobaczyłem pierwszy film z serii Park Jurajski. A byłem wtedy małym kajtkiem, gówniarz byłem, no. Kiedy to było, o matko. Co my tu mamy? Wysoka widzialność dinozaurów. Goście korzystają z widoków. No spoko. Czy jeżeli postawię tu platformę widokową, to będę w stanie poprowadzić chodnik? Teoretycznie powinienem, ale możemy sobie zrobić mały test. Możemy sobie tak postawić chodnik. Wchodzimy sobie w Viewing Gallery. I zobaczmy. Zobaczmy, gdzie będziemy mogli sobie postawić. No, niestety, prosto to nam to nie wyjdzie. Ale niech będzie.
Możemy jeszcze sobie pokombinować w ten sposób. To się usunie. To będzie tak. Tak. I w ten sposób mamy z dwóch wąskich jedną szeroką ścieżkę. Ale tymczasowo wyłączmy sobie tą platformę widokową, bo nie jest nam na razie potrzebna, bo nic tu jeszcze nie ma. Centrum ekspedycji jeszcze nie wróciło, ok. Ile mamy procent? 72. Cena nam jeszcze, widzę, nie wzrosła. To akurat dobra wiadomość. Jeszcze raz mięsożerca. Zrobimy już go sobie, widzę, chyba w takim razie na full. Ekstrakt i ekstrakt. Chociaż prawdopodobnie prędzej skończy nam się złoże w tamtym miejscu. Że już będziemy musieli się przenieść gdzie indziej. Ale to jeszcze chwila. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego ta platforma widokowa działa? To bardzo proste, ponieważ tutaj mamy Substation Number 1. Nasza rozdzielnia. I dzięki niej ona też tutaj jeszcze na szczęście sięga. Trochę ledwo, bo ledwo, ale sięga. Niech nam się tutaj te skamieliny skończą robić. I zaczniemy sobie hodować naszego dinka. Możemy sobie założyć ulepszenie, które zrobiliśmy. Nie incubation speed, tylko success rate. Na szczęście starczy nam jeszcze energii. Ale możemy sobie drugi raz jeszcze to samo ulepszenie założyć w tym samym miejscu, do drugiego slota. Tylko niestety wiąże się to wtedy w tym, że będziemy mieli przeciążenie i nam to wyłączy prąd wszędzie. Wszystko przestanie działać, będziemy musieli jechać naszą ochroną do elektrowni, żeby ją zrestartować. Prawdopodobnie też to się kiedyś pokaże. Na bank się tutaj to wydarzy, tak więc również będziecie mieli to pokazane w materiale, jak sobie z tym radzić, żeby nie panikować. A tymczasem chyba jeszcze bym sobie tutaj wytworzył jednego dinozaura, żeby tutaj ten Struto i Majmus miał towarzystwo. No, powiedzmy, że mam plan, jak to wszystko tutaj pociągnąć. Zobaczcie, jak to się gęsto zrobiło. 284 osoby. A przed chwilą jeszcze było 240 chyba 7, tak? Dobrze pamiętam? Niedużo już nam brakuje do wykonania misji od Izaka. Fajnie. O, no proszę, jeszcze możemy. Fajnie. 77%, moi mili. Nawet nieźle poszło. Myślałem, że będzie to się troszkę wolniej uzupełniało, a tutaj proszę, taka niespodzianka. Tutaj również będziemy musieli sobie zagospodarować ten teren. Poważnie, nie mogę tutaj tego wybudować, bo z naszą wylęgarnią będzie kolidować. No aż ciężko mi w to uwierzyć, żeby to kolidowało. No ale dobrze, niech tej grze już będzie w takim razie. Sklep z pamiątkami będziemy mogli sobie tutaj jak najbardziej postawić. Ale najpierw dinozaur, bo cały czas odwlekam, to odwlekam i zaraz go w końcu ten materiał przedłużam już tak jak się tylko da, no, no pewnie. No, niech się skończy tutaj to robić. No, 10 sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, okej. Idziemy sobie tutaj, incubation i mamy 84%. Mamy 84, no niby 85, do tego nam dochodzi jeszcze
10% z naszego ulepszenia, no to mamy prawie 100%. Dobra, zaryzykujmy, może się uda. Mało tego, musimy jeszcze postawić sobie karmnik dla mięsożercy. Pamiętajcie, żeby to zmieniać i zwracać uwagę. Bo jak postawicie sobie jeden, to dostań i postawicie nie ten, co trzeba. Postawicie mięsożercy karmnik z roślinami i się w tym połapiecie, to już nie odzyskacie 250 tysięcy, tylko połowę tego. Także troszkę słabo. Dobra, mamy karmnik. Zaraz sobie wypuścimy naszego nowego pupilka mięsożernego. I zobaczymy, jakie on ma potrzeby. Czy taki wybieg okaże się wystarczający, bo może się okazać na przykład, że to będzie dla niego za mało miejsca. I wtedy będzie problem, bo będzie trzeba go uśpić i powiększyć teren. Wracają nasi kopacze. A nie było. Wrócili. Nawet się nie rozpakowujcie, bo wracacie na robotę. To sprzedajmy. To wytwórzmy. To też. $360 na minutę. Troszkę słabo. No, bo mamy mało gości, mało dinozaurów. Także spokojnie otworzymy tutaj to. Tą galerię. Jak się nam wyhoduje i się wyhodował, proszę bardzo. Jak na zawołanie. Czyli co? Otwieramy. I tutaj też otwieramy. No hello. I przy okazji zrobiliśmy jeszcze jakąś dodatkową misję. Jeden dinozaur wystarczy, żeby zwiększyć oceny naszych dinozaurów. Fajnie. Przepraszam, parku. Jak tam jego potrzeby? Teren jest w porządku. On dużo lasu nie potrzebuje na szczęście. Wody w sumie wcale nie potrzebuje, ale ma. Znaczy wodę do picia. Nie musi mieć jakichś tam, wiadomo, dżungli. Populacja, socjal. Wszystko w porządku. Czyli nie będziemy mieli z nim problemów. Research item from research center closure. Czyli jednak. To można było to zrobić wcześniej. A teraz będziemy musieli przedłużać. No dobra. To niech się wytwarza w takim razie. Income per minute 605. 794. Wow. No proszę. Jak to wygląda stąd? Chyba się zablokował. Bo tak trochę tupta w miejscu, nie? Niby idzie, ale taki trochę Michael Jackson. Moonwalk. Okej. Construct and power close shop. Construct and power viewing gallery. No to akurat mamy. Clothes shop. A nie mogę tak sobie go postawić, jak chciałem gift shop, tak blisko? Prawie mogę. Nie mamy energii. Co nam wyłączyło? Expedition Center. Znowu. Dobra. Zwiększmy moc. I widzicie? Jedna misja i ile ciągnie pieniędzy. Platforma widokowa. Badania na ten... No, jak to się nazywa? Platforma widokowa, badanie na sklep z ubraniami, budowa samego sklepu z ubraniami i karmnik. 250 tysięcy, 150 tysięcy, czyli tu już mamy 400 tysięcy, samo postawienie budynku to jest 120 tysięcy, to jest 520 tysięcy, zbadanie budynku to chyba było za 100 tysięcy, nie? Czyli już mamy 620 tysięcy plus Ceratozaur 550. Aha.
i niepotrzebnie postawiliśmy ten karmnik, bo nie chcą, żeby owieczki tu biegały. No dobra. Czyli wydamy jeszcze więcej. Postawmy go sobie gdzieś też tu w miarę blisko. Czyli kolejne 200 tysięcy. Hello. O, mamy Dracoreksa dostępnego. Nie lubię tego dinozaura. When the parks are running well, our scientific research improves. Of course, I'd never tell this to Isaac directly. Heard it. I was going to add... No. Too late. Heard it. Later, Doc. Ugh. Czyli ocena naszego parku z automatu wskoczyła już nam na 2,5 gwiazdki, zwrócił nam się milion. Wydaliśmy w sumie więcej, ale no, nieważne. Jak tam reputacja naszego parku? Facility super. Tu już na razie nic nie trzeba zmieniać, tylko teraz zwiększyć ilość naszych dinozaurów. Okej. I liczba gości dwukrotnie większa za sprawą jednego dinozaura. Okej. Co tam mamy w badaniach? Jakieś nowe medykamenty, coś tego? Nic, okej. Building upgrades, czy coś możemy tutaj zmienić? No generalnie byśmy mogli w sumie. Chociaż to nam się na razie nie przyda. Tutaj na razie też się w nic nie bawimy. No proszę, i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Zabrakło, mamy przeciążenie. Czyli musimy sobie pojechać naszym Ranger Station, żeby zresetować elektrownię. A w tym momencie spada nam ocena parku, zarobki, wszystko nam spada. Tak, wiem. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego sprzedałem tamte skamieliny Triceratopsa. To akurat bardzo proste. Miałem już osiągnięte 100% genu i nie mogłem go wytworzyć. A że miałem skamielinę, która by mi tylko zalegała, to można ją sprzedać i gra sama nam sugeruje takie rozwiązanie. Skoro nie możemy czegoś wytworzyć, sprzedaj to. Albo inaczej, skoro już nie możesz tego wytworzyć, to to sprzedaj. No wydaje mi się, że to jest to w miarę sensowne. Aktywujmy sobie nowy kontrakt. Niech będzie Science. Hotel. Mam wytworzyć hotel. No ciekawe, nie mam tyle energii. Potrzebna by mi była duża ta. Znaczy przynajmniej średnia elektrownia. No nie ma szans na razie, żebym to zrobił. Skończmy sobie robić tego naszego pierwszego dinozaura, żebyśmy tam też mieli 100% genu. To wytwarzamy. Znaczy tamto sprzedajemy, to wytwarzamy. Wydaje mi się, że zrezygnuję z tej misji, bo to jest na razie awykonalne. Na razie nie możemy sobie na takie cudeńko pozwolić. Jak on stoi z terenem? Nie jest najgorzej, ale boję się, że jak tu postawię jeszcze jeden płot, żeby roślinożercy mogli sobie tutaj wchodzić, to będzie przypał. No ci jak fajnie sobie stanęli blisko wyjścia. Ten śpi pod górkę. Wygodnie ci, ziomek? Okej.
Spoko. To chyba niedługo będziemy się z wami żegnać, nie? Gdzie to się sprawdzało długość życia? 63 H 11. Czekajcie. Tu sobie sprawdzimy. A nie, nie sprawdzimy. Musi gdzieś to być. Idealna populacja od 1 do 16, no proszę. Ale nie widzę nigdzie, żeby gdzieś nam się wyświetlał wiek. No cóż, no nie, nieważne. Dobra, poczekamy sobie, czy aktywuje nam się misja sama. Jak tylko misja nam się aktywuje, to będziemy się żegnali i będziemy się wtedy widzieli w następnym materiale. Co możemy sobie w tym czasie wytworzyć? Możemy sobie zrobić ogrodzenie elektryczne na przykład, ale chyba jeszcze trochę za wcześnie. Bo nie będziemy przerabiali całego ogrodzenia. Ranger Station, celność, Shadowring. Przydałoby się, ale nie na tej wyspie. Na następnej się przyda na pewno. Na tej nie do końca. Ekstrakt, ekstrakt i znowu na wykopki. Możemy już aktywować kontrakt. Tutaj cały czas wszystko opiera się na kontraktach. Im większy progres się będzie miało w kontraktach, tym lepiej. Misja łatwa. Wystarczy, że wyślemy załogę na ekspedycję i misja sama nam się wykona. Tylko musimy wysłać ją na taką ekspedycję, gdzie będzie mały albo średni roślinożerca. Herbivor to jest roślinożerny dinozaur. Jakby ktoś miał wątpliwości. Ale zobaczcie, jak nam przychód wskoczył. Z 360 na 1557, także to i tak jest, wydaje mi się, dosyć szybko. Postawiłbym tutaj jeszcze sobie tylko... Co my tu mamy? Ubrania. To bym tutaj jeszcze tylko jedzenie postawił. Przynajmniej nie będzie mu pachniało aż tak bardzo bezpośrednio pod nosem, nie? Nie będzie się wnerwiał. On tu ma swoje, niech sobie jest tego. Jak tam stoimy? Skarbnikami. Pamiętajcie, że trzeba je uzupełniać. 4 na 10. Ok. Zobaczymy, czy przychód nam wskoczy troszkę z tego. Kto wie, może tak. No, szybko. Dino Dish i jego też sprzedawajmy po 8 dolców. Zobaczmy, czy nam spadnie, czy pójdzie w górę, bo to też jest ważne. Trzeba na to patrzeć, w szczególności w kampanii, bo no wiadomo, jak jesteśmy już w sandboxie, to jest nam wszystko jedno. Ustawiamy sobie ilość pieniędzy bez limitu i nie interesuje nas ilość pieniędzy, prawda? Ale jeżeli chcemy tutaj przejść tą grę, to musimy troszkę pogłówkować, delikatnie mówiąc. Science requires not only experimentation, but observation. And with you, I like what I see. Keep it up. Dzięki. Może zacznijmy sobie lepiej z tego miejsca. Nie możemy tutaj. Tutaj też nie możemy. Właśnie to jest ten problem.
Bardzo bym nie chciał, żeby ledwo wylazł i ten go złapał. Tego to bym nie chciał. Strutio Maimus nam się robi, tak? Czy my mamy już jego 100%? Czy jeszcze nie? 99. Jakbym wiedział, to bym wysłał właśnie w tamto miejsce ekspedycję. No nic. Bierzemy sobie kolejny kontrakt. Akurat łatwa misja. Zarobisz 100 tysięcy za to, że zrobisz dinozaura, który kosztuje 30 tysięcy. No pewnie, że nie. No czemu nie? 109. Co, jak wyglądamy tutaj z pieniążkami? No toalety. Wiadomo, że przynoszą stratę jak zawsze. Jak się świeci na żółto, to nie ma tragedii. Jakby się świeciło na pomarańczowo, to byłoby źle. Ale na żółto to jest wszystko w porządku. No powiedzmy. Jak znając życie, mamy teraz 109 gości. Podnieśmy sobie cenę do 9. I już nam spadło do 104, ale nie szkodzi. Tutaj mamy 101. No właśnie, dlaczego my tu mamy czapkę, a nie koszulkę? Zmieńmy sobie na koszulki i sprzedawajmy je za 13 dolców. Nie, za 14. Raptem 5 klientów mniej, ale nie szkodzi. Ekstrakt i tutaj też wytwórzmy sobie. I musimy tego nieszczęsnego Strutio Maimusa jeszcze raz wysłać na ekspedycję, żeby mieć 100%. Wtedy sobie zrobimy małe statko tych Strutio Maimusów i postaramy się je wysłać tu. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, żeby on się nimi nie zaopiekował, ale spróbuję. Chociaż mógłbym go uśpić na ten czas, ale go nie obudzę. Bo nie mam helikoptera. Przypał. Plan był dobry, ale nie do końca tak to miało wyglądać. No i proszę, i się udało. To co? Następny kontrakt. Możemy już? Możemy. At least two small herbivore. Okej. Jak dobrze pójdzie, oni wrócą ze Strutio Maimusem i wykonam tę misję. Ja wiem, że to może się wydawać proste, jak tak to wygląda z mojej perspektywy, jak tak się tylko o tym mówi. Że dla osoby początkującej jest to dosyć niezrozumiałe, bo nie zna się jeszcze niektórych określeń, niektórych pojęć, ani nie do końca wie kiedy, co, gdzie i jak. No ale od tego mnie macie, że możecie sobie podejrzeć parę różnych rzeczy, które ja robię i przenieść to później do swojej rozgrywki, bo w sumie dlaczego nie? No ale sami widzicie, podnieśliśmy troszkę cenę naszych produktów, zmieniliśmy produkty, straciliśmy 5 klientów, natomiast zyskaliśmy 100 dolców więcej. I to tylko z jednej rzeczy. Tu zmieniliśmy posiłek, tu zmieniliśmy czapki na koszulki i tutaj też podnieśliśmy cenę o 1 dolara. Dino Dish mamy za 9 i tutaj mamy Dino Dish za 8. Moglibyśmy podnieść do 9 na przykład też. Czy stracimy klientów? Mamy 30. Teraz też mamy 30. Nie tracimy, a zarabiamy więcej. No, chyba nam się ta misja dzisiaj nie aktywuje. Stworzę jeszcze tylko 2 Strutio Maimusy i zobaczymy, czy uda nam się podnieść notowanie dinozaurów do 1 gwiazdki. No i się udało oczywiście. Ta misja jest spoko. To można sprzedać. Work in the past. That's why I know you.
Nie, tego to ja nie chcę na razie. Incubation speed mi się nie przyda. Co by tu sobie teraz wytworzyć? Dracorex, czy może... Dlaczego ja korzystam z Dracorexa tu, a nie tu? A, dobra, bo chciałem jeszcze z kameliny triceratopsów móc sobie sprzedawać. Dobra, czaję. Ale niech sobie będzie stąd, bo mamy zapas pieniędzy. Możemy sobie też już nawet postawić ten nieszczęsny hotel. Możemy się też tutaj troszkę pobawić genami. A zróbmy sobie żółtego. Czy ja już tutaj coś mogę? Mogę tutaj coś zmienić, ale czy to ma sens? Notowania nie wzrastają. Także możemy sobie tylko zmienić jego kosmetyczne cechy. I tutaj też niech będzie też drugi żółty. Bo czemu nie? Nawet o tym nie myśl. Idź stąd, ziomek. Idź stąd, odsuń się od tej bramki. Nie wiem, idź sobie gdzieś tu, na górkę. Odejdź no od płota. On chyba wie, że tam jest jego pokarm. Dlatego się tak tam patrzy. No, idź stąd. Poszedł. No. No. O, no proszę. Kolejna misja zaliczona. Nic w sumie nie musiałem robić, a się zaliczyła. Dobra, możemy sobie wypuścić teraz tego. I zaraz zobaczymy, czy nam to coś zmieni. On sobie odszedł? Odszedł. Teoretycznie odszedł. Chyba, że się zaraz obudzi. No dobra, zaryzykujmy. Otwieramy bramę. I módlmy się, żeby on tam przebiegł. Tylko nie to. Dobra, bierzemy sobie od razu nasz samochód. Jedziemy chyba uśpić. O, nagrodę dostałem. Jakbyście mogli przejść tutaj, to byłoby nieźle. Bo nie chciałbym was ratować. Nawet o tym nie myśl. Odej. O dobra, jest zajęty jedzeniem. Poluję sobie na owce. Spoko. Ja sobie go od razu uleczę. Jedna wystarczy? Wystarczy. O cholera. Bądźcie tak uprzejmi i idźcie do tamtej zagrody, dobrze? Możecie. No, już ruchy. Dobrze, że triceratopsy jeszcze nie wpadły na to, że tu jest otwarte. No, 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 no. Rewelacja, zamykamy. Udało się na szczęście bez rozlewu krwi. Jej! Brawo my. W międzyczasie dostaliśmy nagrodę. Spoko. O, wytwórzmy sobie Dracorexa. To możemy sprzedać. I kolejna ekspedycja. Tutaj cały czas wszystko kręci się właśnie wśród ekspedycji i wytwarzania nowych genów. Dostaliśmy taką oto nagrodę.
Jest to centrum nauki, tak zwane. Możemy sobie tutaj. To zwiększa liczbę gości w naszym parku. Ze świata naukowców, jakby to tak przetłumaczyć dosłownie. Tylko nie bardzo chyba nam starczy energii, żebyśmy mogli sobie tym dysponować. Dobrze mówię? To wymaga 5, a my mamy 3. No nie ma baterii, żeby nam starczyło. Tak samo jak na przykład nie mamy energii, żeby postawić sobie helikopter z AkuCenter. Tak więc będziemy się nad tym zastanawiać, co dalej, już w następnym odcinku. Także jeżeli podobają Wam się takie materiały, chcielibyście zobaczyć więcej materiałów z tej serii, dajcie po sobie jakiś znak, łapka w górę, subik mile widziany, a ja zapraszam Was do następnych moich materiałów. Na razie, trzymajcie się. Cześć, piąteczka.